No, teraz wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. Świątecznie, romantycznie. Nazwie to złodziejstwem politycznym, ktoś inny kłusownictwem, nieważne. I naokoło nas, czy to w Brzegu, czy w Strzelinie, w Wielczu Laskowicach, we Wrocławiu. No i mógłbym tak roztaczać trochę niczym cyrklem, coraz większy promień. W tych miastach budżet obywatelski jest. W Oławie walczyć, zresztą również z twoją pomocą, o budżet obywatelski w naszym mieście. Bo pewnie widzowie są ciekawi, gdzie te oczyszczacze miałyby być, dla kogo? Czy dla urzędników, czy ktoś nie, inny? Bo... Oczywiście nie. Udało nam się tam zgoła ponad 600 podpisów zebrać. To sprawiło, że jak się do ciebie przyłączyłem na tej ławeczce, gdzie się poznaliśmy i też chyba do mnie napisałeś wtedy na Facebooku, bo też jakąś moją wypowiedź gdzieś tam przeczytałeś. No i się zjawiłem po prostu na tej ławeczce, więc to już wywarło jakąś tam drobną presję panu burmistrzu i całej radzie i moich kolegach z BBS-u. Dodatkowo pozwoliłem sobie pojechać do pana prezydenta Sutryka. No zgoła chyba 14 radnych, którzy chyba traktują siebie jako namaszczonych przez suwerena, bo ktoś inny dodałby Boga. Którzy jak już znajdą się w tej Radzie, a mieszkańcy złożą jakiś projekt i nie był to żaden projekt o jakimś zabarwieniu, muszę to powiedzieć, politycznym. Tu nie chodziło o kwestie światopoglądu, tu nie chodziło o kwestie ideologiczne, tylko o to, żebyśmy mieli wpływ na no to, jak ta infrastruktura wygląda, tą przestrzeń miejską. Nagle okazało się, że poza pięknymi, pustymi deklaracjami popierania społeczeństwa obywatelskiego, to zagłosowali przeciw, podkreślam, wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz bezpartyjnego bloku samorządowego. Sławek Oczywiczek.